siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki nieco mniej przyjemny dla mnie vlog, bo niestety, ale niszczę, likwiduję rzepak. Rzepak, który przyzimował dobrze, jak widać, wygląda elegancko, rządeczki są, jest to Clearfield, który był tak rzadko posiany. Generalnie rzepak by został, ale został zjedzony przez dzikie gęsi. Zostało tutaj gdzieś może 1,5 hektara z działki 6-hektarowej, jak teraz jeżdżę. Nie wiem, jak to będzie widoczne na kamerze, ale naprawdę wygląda fajnie, jest zieloniutki. No, dobrze przezimował, co tutaj więcej mówić, ale zaraz wam pokażę, jak wygląda na reszcie pola. No po prostu został zjedzony do zera, wydziobany i nie wiem co jeszcze, no zmasakrowany, nie ma go. I tak, i dzisiaj jeszcze dodam, mamy 5 kwietnia i walczymy właśnie z kultywatorem. Mam zaczepiony do małej Valtry, do N101 kultywator, taki zwykły, trzyrzędowy, na wąskiej rylicy z bronami. Generalnie jest on wypięty z dużego kultywatora, z dużego mam na myśli to, że mamy belkę do połączenia dwóch takich samych kultywatorów i wtedy one mają szerokość 5,80. Niestety, mówię, pole oddalone od domu 16 km, a siłownik był wyjęty do regeneracji i no nie wrócił po prostu na swoje miejsce. Gdzieś tam leży akurat u sąsiada, bo to agregat spółkowy, no i po prostu musiałem je rozczepić. Mówię, nie będę dużą Valtrą jeździł, tu wziąłem mniejszą, będzie wygodniej. No i tym kultywatorem jedziemy, no na tyle ile się da, kółka są ustawione tak głęboko opuszczone, że aż prawie dotykają ramy, więc no głębiej się nie da, myślę, że będzie jakieś 10 cm. Trochę tą glebę spulchnimy, zarazem napowietrzymy. No i co, i będziemy, przygotowujemy generalnie stanowisko pod jęczmień, jary. Jest już dosyć późno, może na jęczmień jeszcze nie tak późno jak na pszenicę, ale na polu, gdzie będzie pszenica, jest jeszcze po prostu za mokro. Tutaj, że tak powiem, wybrałem mniejsze zło, no i mówię, no jadę już tutaj coś podziałać, mówię, ruszę dzisiaj, mamy czwartek i mam plan, by w sobotę tutaj przyjechać zasiać. Jest kilka miejsc, w których było mokro, tak jak tutaj widać, taki dołek, no musiałem lekko unieść kultywator, ale myślę, że jeśli jest to ruszone, to po prostu no ta warstwa się tutaj na powietrzu, obecnie jest ładne słoneczko, wczoraj było 20 stopni, no i naprawdę fajnie to psycha na tych polach. Mówię, też nie ma co czekać na te miejsca, na te dołki, gdzie stoi woda, bo rzepak tam nie był zasiany, jęczmień też nie będzie zasiany, nie ma co czekać do połowy kwietnia, czy może, można by się nawet w ogóle nie doczekać. Mówię, na działce 6,5 hektarowej tych dołków takich będzie może ze 30 arów, więc no wybieramy mniejsze zło po prostu i siejemy, będziemy siali tam, gdzie się po prostu da i tyle. I tutaj już byliśmy na części, gdzie był zjedzony też ten rzepaczek, a tutaj jest fragment, no taka dosłownie trzy górki, gdzie ten rzepak sobie jest. No i by było, ale no mówię, działka oddalona od gospodarstwa dosyć sporo. Nie będę tutaj dwa razy przyjeżdżał z opryskami na ten rzepak, na ten hektar rzepaku. Nie będę później przyjeżdżał kombajnem ze stołem, no i musimy po prostu go zlikwidować. I hop, będz, tyle z tego będzie. O, tutaj też mokro. Są takie dołki, które... O, a widzicie, to przedrapane i będzie dobrze, no. Już tutaj z brzegu, gdzie ruszamy, to już się białe robi. I tak, jeździmy sobie 15 na godzinę, nawet jak idzie na tych miejscach, gdzie jest po prostu sucho, no sucho, no wszędzie jest, no nie jest źle, żeby było mokro, żebym się w błocie paprał. Generalnie tak, jęczmień nie lubi mokrych stanowisk, nie lubi papraniny w błocie. Po prostu on wzejdzie, się nie pokrzewi i będzie taki rzadki gówniany stał. Ale mówię, no tutaj tych mokrych miejsc jest niewiele, no tutaj nawet też rzepak na tym dołku nie był w ogóle zasiany. Z wody wystaje rżysko, no jest po prostu tak mokro, tyle było tych opadów, że nie byliśmy w stanie tutaj zasiać i mówię, jęczmień też nie będzie zasiany, nie będziemy się tutaj przejmować tym, że no po prostu nie będzie posiany ten dołek. No po prostu się nie da. Tutaj widzicie rżysko, jadę tutaj przez środek teraz pomiędzy tymi kałużami, nie wiem, może to trochę ruszę. Wiem, że to tutaj nic nie da, że nikt tego nie popiera, aby paprać w błocie, ale ruszę, to tutaj ten przejazd dalej we wodzie nie będę jeździł.
może tu wyschnie. I tak, tutaj nic nie będzie, to akurat dołek, to wiecie, dużo mi to nie zrobi. Tu akurat, gdzie tej wody tyle, to akurat kolejne są od ciągnika z opryskiwaczem było jeżdżone. Akurat jadę po ścieżce. No i widzicie, i tak wygląda. Tutaj jest normalnie wydeptane, wyjedzone do samiszkiego zera, można powiedzieć. Tutaj jedna górka, co się została, nie wiadomo, czy im nie smakował, czy może za ciepło było. Normalnie chmury tego latały, jak byliśmy patrzeć na polu. Tutaj jest taka góreczka i tam, mówię, jest jakiś dobry hektar, półtora. A tutaj już jest wydeptane do zera. Tutaj możecie zobaczyć wyrwy wody, jak woda tutaj kolejny wyryła. Można mówić, że 30-40 cm kolejny muszę zwolnić, żeby nie skoczyć gdzieś tutaj. No i co? I tak to niestety wygląda. Mówię, no dzisiaj ruszone. I czekamy, słoneczko ładnie świeci. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać jakiś tam deszczyk. Na dzisiaj może jest nadawany. I co jeszcze? No i sobie śmigamy. Zerknę tylko na czas. Mamy 6 minut 15 sekund. Tak, tutaj tylko tym kultywatorem na jeszcze jednym polu, gdzie po prostu rzepak już z jesieni był, można powiedzieć, do likwidacji. Zima mu trochę pomogła, będę go likwidował. To na dołkach, gdzie stała woda, jeszcze trochę poczekam, będę jechał mandamem na głęboko, żeby po prostu zerwać, nie wiem, tą warstwę taką nieprzepuszczalną, będę jechał głęboko mandamem. Już z jesieni było tam błędem, że było zasiane, po prostu było zaorane. I przyszła ulewa 40 litrów, na trzeci dzień było siane. Dwa razy jeszcze przed tym wszedł kultywator, może ziemia za bardzo zbita, stąd teraz te zastoiska wody, tam gdzieś ten rzepak, no, się po prostu utopił, można powiedzieć. I tam, mówię, pójdzie mandam na tych miejscach mokrych. I oczywiście nie dzisiaj, być może w sobotę, jeśli się uda. I potem pójdzie ten kultywator na płytko. I będziemy siać. O siebie powiem w następnym vlogu. Aha, no w rzepaku będziemy przesiewali jakieś 20%. Gdyby nie to pole, gdyby nie te gęsi, to przesiewalibyśmy niecałe 10% powierzchni. No ale mówię, no tutaj no, zdziwiło nas to, że niestety ten rzepak został wyjedzony. I będziemy siewać jeszcze takie tam miejsca, gdzie po prostu powymakał, gdzieś tam po pół hektara. Takie nie same tam dołeczki, tylko takie całe jakieś dolinki, gdzie ścieki wodne. Tam prawdopodobnie będzie wsiany jęczmień. Jęczmień ma krótszy okres wegetacji. Na pszenicę jest już późno. No, na dobrą sprawę będziemy siali pewnie koło 10 kwietnia. Więc ta pszenica na pewno raczej nie dojdzie nam na dobrych stanowiskach do momentu siewu w rzepaku, bez spalenia, powiedzmy, bez jakiejś tam, no nie chcę tutaj mówić, bo różnie może być susza, może dojść, ale generalnie na pszenicę jarom jest późno, ona wzejdzie i nie będzie się krzewić pewnie za wiele, tylko od razu będzie strzelać, no jeszcze zależnie od pogody, ale mówię, na razie nikt się nie wyrywa w polu, jeszcze wszyscy mają duże zaległości, tak jak widzę po okolicy, no to rzepaków część wypadła faktycznie, nie jest tak, że wszędzie ten rzepak jest. A tam, gdzie będzie, tak jak Kula mówił w ostatnim vlogu, no to już szału nie będzie. Ale te lepsze rzepaki, tak jak mówił, to tutaj dla mnie nie jest niczym tam nadzwyczajnym. Nie neguję tutaj słów Kuli, tylko po prostu potwierdzam to, że szału w tym roku z rzepaków nie będzie. I tak samo jak Kula, cieszyłbym się tutaj, gdybym uzyskał jakieś tam 4 tony z tego, co zostanie. Albo 3 tony, tak jak mówił, po 2000. I byłoby fajnie, no ale już na to wpływu nie mamy, ani na pogodę. Ciągnik znowu paprany. Ja już sobie tutaj nie chcę mówić, ile to mycia trzeba, żeby ten sprzęt był czysty. Jeszcze tutaj nawiążę, bo ten film będzie pierwszy. Po prostu wybieramy, że tak powiem, priorytety. Pojawił się też chowacz, którego mógłbym równie dobrze w tym momencie pryskać w rzepaku. No ale stwierdziliśmy, że jest już późno i bierzemy się po prostu za uprawę i przygotowanie stanowisk pod siew. A pryskał będę jutro, jak mi tutaj będzie po prostu przesychało. Taki jest plan bynajmniej. Zobaczymy, jak pogoda. Wczoraj, mówię, w
miejsce wpadło mi 30 sztuk do wieczora, więc nie ma tutaj w ogóle mowy, nie podlega to tutaj jakiś tam, nie wiem, ulgom, żeby tego rzepaku jeszcze nie pryskać, bo po prostu jeśli chcemy trzymać plantację, to już musimy tych szkodników niestety pilnować, monitorować. No i co? No i powiedziałem chyba wszystko. Jeszcze tutaj powiem, w okolicy jesteśmy w okolicy, gdzie tutaj duży dzierżawca po prostu oddał ziemię do KOWR i na pobliskie działki będzie przetarg ofertowy. Jest już właściwie, jest w toku. Być może się coś tam uda skubnąć. Jeśli się uda, to się pochwalę. Na razie to tylko tak tutaj wspominam. W sumie nie ma się czym chwalić. Mogłem dopiero po fakcie, gdyby się udało, ale nic mi to tam nie robi. Mówię, i mam teraz zrobioną jakąś mniej więcej dobrą 1/4. Robię tutaj godzinę czasu. Także jeszcze z 3 godziny, no wolno idzie ten kultywator wąski. Mógłby być szerszy, mógłby być całość, ale też znowu na tych mokrzejszych miejscach jestem lepiej w stanie tutaj przyciągnąć, z większym mógłbym prędzej usiąść. No i co, i widzicie tutaj od granicy przejechałem, już jest blade, białe. Także schnie, powoli schnie. I dojedziemy do końca pola i kamerę wyłączam. No i co? I znowu zbieranie kamieni. Taki kultywator niestety z dronami wyciąga najwięcej kamieni przed siewem. Jutro będzie, w sobotę będzie tutaj ładowarka z materiałem siewnym, z przyczepą i niestety będzie trzeba przejść i te kamienie przyzbierać. O, tutaj dołek, nie był zasiany ten dołek tutaj w ogóle. Też mokry trochę, nie tak źle, ale trochę jest. Widzicie, niestety na kukurydzy też nieruszone, kolejny, woda stoi. Kiepskie krajobrazy w tym roku niestety. Nie są budujące jakieś tutaj dla rolników. No i co? I do następnego vloga. Dajcie znać, czy podobają wam się zmiany na kanale. To logo na wstępie, bo chyba nie pytałem o to. Więc no, do usłyszenia, trzymajcie się.